Siema, witam Was już w 13, no akurat adekwatnie 13, bo pechowa 13, 13 analizy rynku FIFA Ultimate Team FIFA 20 I co mogę powiedzieć, dlaczego pechowa? Ponieważ czy tygodnie czekając z wysokimi overallami, mając ich około pewnie 200 sztuk w tym większość 86, ale 87, 88, 89 jak widzieliście na poprzednich filmach również posiadałem. Niemniej jednak wyszedłem 3 dni temu chyba z tego, przerzuciłem swój budżet w inny segment, a jej poratowało nas, jak możecie się spodziewać, w tym momencie, kiedy już tam nie było mnie, czyli postawą wersją ikony, która podniosła bardzo segmenty wysoko ocenione. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Powiem tak. Analizy się w miarę sprawdzały. Ostatnio polecałem wyjść z tych kart. Polecałem wyjść z tych kart. Czy to był błąd? Nie wiem. Nie wiem, czy ktoś może to odbierać jako błąd. Ja sam tego nie odbieram jako błąd. W sumie na Discordzie również wyszliśmy i chyba nikt nie odbiera tego jako błąd, ponieważ to jest czysta, a to czysta loteria. O ile obstawiałem, że oni już dużo wcześniej podniosą ten rynek, o tyle tak długo zwlekali, że możecie zauważyć, to SBC kończy się za 27 dni. Za 27 dni kończy się. Pierwsza faza ikon, kiedy już ikony Baby przestaną odcinek z paczek. i dlatego, dokładnie dlatego, e, bardzo mocno zastanawiałem się, czy oni na koniec nie dadzą ikony Baby, żeby jeszcze troszkę tych ikon wyrzucić e, na rynek, żeby gracze mogli je zrobić. Stało się tak, że dostaliśmy wczoraj, dostaliśmy wczoraj czyli w piątek o godzinie 21, e, z zaskoczenia nam przywalili. No, i co mogę do tego jeszcze Wam dodać? No, no, nic. Powiedzcie mi teraz, napiszcie w komentarzach, czy ktoś z Was jeszcze przetrzymał te karty. Ja nie żałuję, ponieważ o ile na Xboxie, e, zaraz Wam pokażę zresztą, karty już odbijały przy poprzednich SBC Paulinio e, i. O, jest bardzo wysoko. E, przy poprzednich SBC e, Paulinio i Gnabiego o tyle pewnie już te karty prawie na rynku nie ma. O Tyle widełki blokują te karty, widełki blokują te karty, nie wiadomo kiedy zwiększą, nie wiadomo jak odbiją, ikona jest przez miesiąc do robienia I tak naprawdę Veratik to, mm, spróbuję wam pokazać, ale nie wiem czy będę w stanie Veratik, zresztą mniejsza, Veratik po 17-18 tysięcy, jestem około 8 tysięcy na karcie wstecz, jeśli chodzi o kartę 86 Z różnicą, gdybym wyczekał o wyższych overallach w nie rozmawiać, na szczęście miałem jakieś 20 kart w klubie I one podbiły... Jeśli chodzi o informy z bogatego klubu, nie drgnęły prawie w ogóle, z tych bardzo wysoko wysokoweralowych, pomimo wymagań Fikonie, to jest jeszcze zbyt mały impuls, żeby to przepalić. Dzisiaj jednak pogadamy o, i tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzu, kto z Was wyczekał, kto wyszedł. Nie ma panowie co żałować. O ile handlujemy i smutno, być może troszkę, natomiast myślę, że odbijemy sobie to już w czarny piotek na hiperlinkach. Między innymi dlatego wychodziłem z tych kart. Nie dlatego, że miałem lepszy pomysł na inwestycje, jeśli chodzi o jakieś overall 84,85, czy jakieś flipy, ponieważ w tym momencie rynek jest u te tendencji spadkowej. Jeśli chodzi o ligę weekendową, mnóstwo osób straciło, jeśli wchodziło na flipy na złotych kartach i nieumiejętnie dobierając. Dlatego odpuściłem ten segment. Jedyne co zrobiłem, to dość mocno wszedłem w karty z Liverpoolu w liga Mistrzów wracam we wtorek co prawda jej zrobiło mi kolejnego psikusa dlatego między innymi wychodzę z wysokich overalli ponieważ do ważnych meczów chyba nie będę mu w stanie wejść dodali mecz Napoli Liverpool gra mecz z Napoli i zobaczymy jak to będzie wyglądać dalej? Natomiast to jest analiza rynku, więc pogadajmy o rynku. Ja osobiście czekam na te trzy karty. Mają już bardzo duże spadki. Jeśli chodzi o wczoraj, od godziny 18, to są naprawdę duże y, spadki. Natomiast Ronaldo nie bywał taniej, przy czym on y, spada i to z dużego pułapu spada i nie leci z paczek. Messi bywał taniej, Mbappé jest bardzo tanio. Musicie zauważyć, że y, nie. Chciałbym Wam powiedzieć, kiedy będzie Crash Market. Wykresy wskazują, że będzie w poniedziałek, wtorek przed czarnym piątkiem, czyli w ten poniedziałek, wtorek. Jednak, jak dobrze wiecie, my mamy dostęp do wykresów, inne osoby mają do, dostęp do wykresu, i czy czasem wszyscy nie wyczekują tego dnia? Tu jest mi ciężko powiedzieć. Jeśli chcecie wiedzieć, co i jak, macie w linku Twitter mój. Bądźcie na Twitterze, ja wrzucę, kiedy kupię skład i możecie wtedy wejść ze mną. Jest to loteria, może spadną mniej, może odbiją. Ciężko jest powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Natomiast karty typu MPP są już bardzo niską. Stracił prawie 100 tysięcy zaraz będzie, że on stracił od wczoraj. Więc dla mnie. Ale na przykład Messi już nie do końca, nie? Messi już nie do końca, coś tutaj spadł w sumie, był taniej jeszcze o 30 tysięcy po kolei na obydwu platformach. Dla mnie może być moment dzisiaj, jutro na kupno składu, kiedy ludzie po lidze weekendowej będą się wyprzedawać, bo mnóstwo osób nie myśli, nie zdaje sobie sprawy, że podatek Messiego to 70 tysięcy i nawet jeśli kupią 120 tysięcy, to 50 tysięcy zarobią, a ryzyko takiej inwestycji jest olbrzymie. Dlatego ja wyszedłem z Overall, dlatego ja teraz poszedłem w Hiperlinki. Jeśli chodzi o Hiperlinki, wiele osób pyta, na czym to polega. Po prostu wchodzi czarny piątek, wychodzi 26 SBC dziennie. Jeśli chodzi o flash SBC, czyli takie co godzinę, co dwie, w zależności od pory dnia, są paczki, są duże łamigłówki, czyli dużo lig do wyboru i tym podobne. I ludzie muszą robić te SBC. Często robią z zawodnikami z krajów egzotycznych, jakimś, a Hiperlink to jest. Coś, co łączy dwóch bardzo y, mocno graczy. Dlatego mój klub, w tym momencie, dla przykładu mogę wam pokazać. Dla przykładu nie, nie, nie mówię, że to jest najlepsza liga. Nie mówię, naprawdę. Ale dla przykładu, ten odcinek, który przedłużę, mam nadzieję, że większość lubi tak posłuchać. Ligę ukraińską, ja sobie skupiłem całą. I możecie zobaczyć, że y, jest troszkę tutaj hiperlinków. Na, na przykład, już wam pokażę. Na przykład ten Garmasz. Jeśli to dobrze czytam. Z Cygankowem, czy z inną kartą tego typu, i oni mogą naprawdę fajnie odbić. Taki Fransol, powiedzcie, czemu on ma nie odbić? Z Hiszpanią łączycie, macie łamigłówkę, on bardzo ułatwia. Kendziora, jest mnóstwo kart, dlatego po pierwsze, zachęcam Was, a to bardzo zachęcam, do wejścia na listy transferowe. Wy, TSB, co będziecie chcieli wszyscy robić, wchodzicie sobie na listy transferowe i po prostu robicie zapasy. Robicie zapasy z Ligi Rosyjskiej. Czemu sobie nie kupić, jeśli oni prawie nic nie warci po kolei? Jak najbardziej, oni Wam się przydadzą. Wydacie na tę SBC dużo mniej e, niż byście wydali w momencie wyjścia SBC i kupowania pozawyżonych, a dodatkowo e, jedną z najlepszych rzeczy, które jej dla nas stworzyło. Są po prostu karty nieprzypisane. Nie wiem na ile to świadomie stworzyli. No, gdzieś te karty musiały wlatywać, nawet komuś wypadł, nagle Messi nie miałby go gdzieś dać i by stracił go. To już byłoby przegięcie. Natomiast karty nieprzypisane są według mnie. Tu mam Ligę Argentyńską i to nie jest pod y, SBC Ligowe. To jest po prostu dla mnie są karty. Karty nieprzypisane są najlepszym wyjściem. Nie będę pok wam pokazywał moich kart nieprzypisanych, ponieważ tam siedzi po pierwsze Liverpool. Po drugie tam się troszkę to miesza niestety w kolejności kupienia. Y, ale siedzą też moje hiperlinki. Nie chcę pokazać. Bo po co? Umiecie znaleźć znajdziecie Foodwiz, hyperlinki Wpisujecie przez Y I wybieracie i znajdujecie Graczy, którzy są z jednej ligi Z jednego klubu i mają tą samą narodowość Oraz mają pozycję koło siebie, czyli nie lewy obrońca Napastnik, tylko na przykład Napastnik środkowy pomocnik Napastnik prawy pomocnik Potem czekacie i te karty odbijają 3-4 Krotnie, jeśli kupicie po 400 monet No to wtedy naprawdę Zarabiacie Dajmy na przykład tego Cygankowa. Wiecie dlaczego karty non-rare są najlepsze? Ponieważ paczki, które dostajemy, paczki za 100 tysięcy, 125 tysięcy, one stanowią największe wysypy. One stanowią największe wysypy, paczki za 55 tysięcy i tym podobne. Z nich nie lecą karty non-rare, i właśnie tymi kartami non-rare jesteście w stanie wpaść w segment, który będzie dość mocno zużyty już po kilku fleszach SBC. I na tym możecie, według mnie, najwięcej zarobić. Tak więc, jeśli ja mam polecać. Naprawdę, nie przejmujcie się tym, że wyszło SBC o ikony, możecie być wręcz z tego zadowoleni, nawet jeśli nie zarobiliście. Jeśli ktoś przytrzymał karty, gratulacje, super zarobiłeś, gratuluję nerwów i po prostu wyczekania sytuacji, albo ci się nie chciało, albo tak chciałeś. Natomiast jeśli nie, wchodzicie w hiperlinki, kupicie ich po 400 monet, do 1300-1400 na 100% odbiją. Tak naprawdę, zarobek, jeśli włożycie 100 tysięcy, to wyjęcie z tego 300 tysięcy to jest formalność, a tak naprawdę one potrafią latać po 2002,5. Wiadomo, jest to czasochłonne, trzeba licytować najlepiej, można sobie rotować z zawodnikami. Nie polecam również wlecieć w środ środek obrony, napastników. I na przykład, nie wiem, i bramkarzy tylko, bo w momencie, kiedy się zakop... I z różnych lig powymieszane wszystko. Nie, idziecie systematycznie, bierzecie sobie jedną strategię, na przykład, dobra, ja biorę środkowych obrońców z La Liga i tyle. Wybijają się, jest formacja z trzema środkowymi obrońcami, wy w tym momencie w to wchodzicie. Wy macie po prostu przewagę, wy macie po prostu coś, co ludzie potrzebują, czyli jak damy karty złoty na przykład Liga e, Włoska, narodowość e, Włochy i na przykład do. 550 monet i wy to macie. To wy możecie, tylko czekajcie. Dajmy sobie na przykład pozycję środkowo obrońca. Nie ma żadnych, jak dobrze widzicie, za 700 już nie ma żadnych. Więc po prostu to już jest odbite niektóre karty, ale wy to oferujecie. Wy jesteście tym. Teraz nie ma wysypów jest przed południem, czy około południa, jak to nagrywam. Wy jesteście osobami, które to oferują. I kiedy będzie formacja z trzema obrońcami, to tych kart zaraz prawie w ogóle nie będzie i tyle. Natomiast jeśli tu widzicie za 800 monet to możecie sobie doskonale znać sprawę, że wieczorami jest jeszcze poniedziałek. Nagroda Squad Battles jest wtorek Liga Mistrzów. Jest czwartek. Ludzie nie wchodzą aż tak to wy sobie w to wchodzicie w ten sposób licytujecie tylko tak jak mówię, apeluję o jakąś e, systematyczność, czyli nie mieszanie 50 ligami, a jeśli mieszacie topowymi ligami, odpuściłbym Bundesligę League One, ponieważ z Bundesligi i Liguan mamy e, SBC ligowe, już karty są podbite, co nie znaczy, że tam nie odbije, również odbiją. Natomiast łapałbym po 450, jest to dużo bardziej pewne. I według mnie, jeśli macie czas poświęcić, jeśli chcecie zarobić, to nieważne, jaki masz budżet, i tak zarobisz potężnie. Natomiast ja, mając budżet około powiedzmy. Może 5 milionów w gotówce, naprawdę, nie handluję na kartach wysoko overallowych, więc tutaj podatki się trochę mijają Mając około w tym momencie 304 miliony, jeszcze coś tam, no może 4,8 miliona w gotówce Robię skład za około 3,5 miliona, zostawiam milion za milion w hiperlinki Mam nadzieję, że wimy około 3 miliony z tego Jest to czasochłonne, ale nie ma według mnie nic lepszego każdy z Was może to kupić, jedyny minus: nie otworzycie paczek. Natomiast jeśli chcecie kupić sobie kartę do składu, jesteście przykopani, yy, robicie tak: tutaj wchodzicie na konsolę, yy, wyszukaj na rynku, ustalacie cenę poprzez koncepcyjne. Karta wpada wam do składu, więc hiperlinki dają tylko, nie dają tylko możliwości otwierania paczek. Natomiast z paczkami, na razie mam jakieś tu słabe, chyba e, nie wiem skąd zadraf, Jakiś głupi, e, wszedłem, odpadłem w drugiej rundzie. Po prostu z paczkami możecie poczekać na koniec, zrobić sobie pak penning i tak na razie nie ma ciekawego na jakąś duże tygodnia, albo już zbierać powoli na toty, jeśli ktoś jest bardzo wytrwały. Niemniej jednak, otwieranie paczek bardziej się opłaca, ponieważ ceny podskoczyły. E, wysoki Overall Walkout już nie jest wart tyle, co. Cień, więc to jest optymistyczne. Dzięki za oglądanie. Wytrzymaliście ze mną 12 minut. Zostawcie łapę, subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Siema.